Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 16 odcinku z The Sims 4 Świat Według Andeca. I moi drodzy, wiem, że dzisiaj jest Wigilia, więc dla wszystkich jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji Bożego Narodzenia. Słuchajcie, dużo jedzonka na stole wam życzę i pochwalcie się potem, ile macie jedzonka. Możecie robić story i mnie oznaczać na przykład. Ja sobie wszystko potem przeklikam, słuchajcie. Ja już tak czekam na dzisiejszą kolację. Masakra. Ale zanim, moi drodzy, to stwierdziłem, że no w sumie Andec by chciał być na Wigilii razem z wami, więc postanowiłem, że nagram odcinek na dzisiaj. Poza tym też, słuchajcie, no on ma tutaj zajęcie dopiero za 3 dni, więc powiedzmy, że są też u niego święta i myślę, że on chętnie by odwiedził swoich bliskich, swoich znajomych, a do tego jeszcze musi pójść na siłownię, żeby schudnąć, bo rozumiecie, pierogi pierogami, ale tyłek już mu się nie mieści na skuter. Także myślę, że możemy gdzieś się wybrać, tylko czekajcie, jest piątek, więc nie wiem, czy to ma teraz sens, żeby gdzieś wychodzić. W sumie mógłby pójść na siłownię, tylko nie wiem, czy tutaj gdzieś na kampusie będzie jakaś siłownia. Co to jest? Morski dworek. Klub studencki, ale podejrzewam, że tutaj nie będzie żadnych przyrządów atletycznych. Wyłącznie studenci Uniwersytetu Brightchester. A co by było, gdybyśmy poszli tutaj, to co, nas by nie przyjęli niby? Naprawdę by tacy byli źli i niedobrzy? Tu jest ta biblioteka. To wiecie co, ja myślę, że my musimy pojechać na jakąś siłownię gdzieś do jakiegoś, nie wiem, San Meishuno na przykład. Albo coś takiego. No przecież... Ja nie wiem, no... Tam nie ma żadnej maszyny do ćwiczeń. A tu coś jest, czy nie? Karaoke? Tu jest. Idziemy. Idziemy, bo on wygląda tragicznie. A potem zrobimy, słuchajcie, sobie takie wielkie wigilijne party. Co prawda u Andeca już po party, ale... W Simsach może być zawsze party na Wigilię. O każdej porze roku, dnia i godzinie. Ale słuchajcie, przede wszystkim właśnie najważniejsze jest to, żeby trochę go odchudzić, bo też pisaliście w komentarzach, że no, książki, studia, referaty, eseje, a tyłek rośnie. Z kim ty żeś przylazł? Aha, dobrze, proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Chodź. Ćwiczcie razem. Proszę bardzo, wszyscy, wy jesteście teraz kluchy studenckie i musicie trochę sobie tyłeczki rozruszać. Zapraszam serdecznie na siłownię, na bieżnię, proszę bardzo. O, no zobaczcie, przybrał... Jezus, kwadrat. No, Andec, kwadrat. Ale moi drodzy, nie martwcie się, ja po tych świętach, które mamy teraz, też tak będę wyglądał. Słuchajcie, pierogi ruskie, to jest raz. Barsz z uskami, to jest dwa. Bigosy, ryby po grecku. Ja na przykład karpia nie lubię w ogóle, to... Może to jest dziwne, ale no, nie jem karpia. Ale wiecie, bigosy, potem jeszcze jakieś zapiekanki gołąbkowe, jakieś tam pieczenie. To wszystko przez te 3 dni, jak we mnie się wchłonie, no to potem, jak mnie zobaczycie w kadrze na live'ie, na Twitchu, to myślę, że się nie zmieszczę w nim. Może być ciekawie. Dobra, ćwicz, a nie pitolisz tu. Aha, proszę bardzo. Współlokator Andeca ćwiczy na siłowni, widzicie to? Ćwiczy z talerzem. A to dlaczego to jest poprzute żarcie? No wiesz co? Wstydziłbyś się. Czy w ogóle Andes ma jakąś kondycję? Czekajcie, czy on nie ma żadnej kondycji? Aha, na dwójkę, no to... To tak niewesoło dość. A, poznaliśmy... Moment. Który to jest Aleki? To jest Aleki? Nie. Trener! Słuchajcie, Aleki jest trenerem. O mój Boże. Chyba Andes, jedziesz i chudniesz, please. Bo naprawdę wyglądasz... No jak parówka, no. Jak taki berlinek, słuchajcie, zawinięty w opakowanie. Ale przy okazji ci towarzystwo rośnie, widzisz? To jest... Aha, już masz dość, no dobrze, to... Może ci tej maszyny nikt nie zajmować? Dlaczego w ogóle tak bezczelnie klatki spadają? Halo, Simsy! Tak, aga. Cyk. Ćwicz, bo naprawdę... Aż żal na ciebie patrzeć w tych akademikach, w tym... No i co? Dobrze, ja cię wykąpię, słuchaj, ja cię tutaj przetorturuję. Ojej, tam jakieś panie się kąpią, to my pójdziemy... To jest pan czy pani? To jest pan. Szybki prysznic i zapraszam serdecznie do kąpieli. No gdzie mi tu? Jaki sandał bezczelny, no. A czekajcie, a tu są takie toalety, że... tak, to są takie toalety, że nie wejdzie się. Podejdź chociaż tutaj. No bo co zrobimy? Nic nie zrobimy.
Poczekamy w kolejce grzecznie. O. Nie, 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 myśl, tylko proszę wziąć szybki prysznic. Kto tak... Co tu jakieś takie dziwne odgłosy były? Słyszeliście to? Jakby coś mi pierdziało. Może to Andes? Aha, no dobra. O mój Boże. Nie, 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 jeszcze chodź. Jeszcze chodź, bo ty masz taki worek ziemniaków, proszę. O, przebrałeś się. Dobra, tamta twoja energia to jest nieważna. Dałeś radę na studiach i pracując razem łącznie wszystko, to teraz też proszę poćwiczyć sobie szybciutko. No mógłby trochę jeszcze zrzucić, tak słuchajcie, delikatnie, chociaż delikatnie. I zrobimy sobie party. Podwiedzamy właśnie, słuchajcie, peny, zobaczymy co u Czesia, bo ja podejrzewam, że wiecie co... Z Czesiem mi chyba relacja a nie, nie spadała aż tak bardzo, bo już się bałem, że wiecie, że Czesia mnie nie widzi i w ogóle i smutno by było, a to jednak nie. No jest okej. Okay. Pewnie zaraz padniesz twarzą, ale to nieważne. Będziesz twarzą bieżni najwyżej. O, nie mówię. O, i czwarty poziom. Ande, tu ty mnie... A dlaczego ty się do niego przystałaś? Jakbyś była trenerką fitness, to jeszcze to jestem w stanie zrozumieć, a tak to bezczelnie sobie do nas... Idź, precz. No zapuścił się, słuchajcie, zapuścił się chłopak. Ja widzę, że w ogóle siłownia o 4 rano bardzo tętni życiem. To jest aż dziwne, ale... Znaczy dziwne. A to kto? Izabela, paliwo, paparazzucha. No dobrze. To wszystko już? Schudłeś? Nie wiem, czy schudłeś, ale możesz wrócić do akademika. Bo chyba do akademika wróci, prawda? Czy pojedzie do Penny? Bo po nim się wszystkiego można spodziewać. Tu niby, wiecie, niespodziewanie wysiądzie na innym przystanku i już będzie u Penny, i już mu czmychnie, i już się czmychnie. Oczywiście to spanka pierwsze, co? Chodź, chodź, chodź. Ja się już o ciebie zatroszczę. A, i mi znowu nie działa ten kod, tu, znaczy nie działa. Sylwester! Sylwester to za tydzień. Halo, Simsy. Akurat w sumie odcinek wypada za tydzień na Sylwestra, więc... No ale to co, no teraz to już lipa, no. Mamy dzisiaj Sylwestra. Dobra, trzeba będzie go, słuchajcie, trochę ogarnąć. Bo widzę, że on tutaj jest tragicznie zaniedbany. Dobra, wykąpiesz się... Znaczy nie, wysiusiasz się, albo tam zrobisz dwójeczkę. A nie ma to... O mój Boże, nie ma tu niczego do jedzenia? Naprawdę nie ma niczego do jedzenia? No jak to? Dzień Akademickiego Ducha. Na kampusie Instytutu Foxbury odbywa się Dzień Akademickiego Ducha. Wpadnij i przyłącz się do zabawy. Chętnie! Chętnie, chętnie. Tylko ja bym chciał, żeby on... Czekajcie... Oho, znowu ktoś tam piłuje na skrzypcach chyba. Jest to łóżko jest tragicznie niewygodne, widzę. On zanim się wyśpi, to minie rok. Dobra, wstawaj, bo... A czy ktoś nam dostarczy jedzonko? Dlaczego ty musisz piłować akurat na środku tutaj, proszę? Jest 12:00, poprosimy o jedzenie. Halo, wielki bracie. Poprosimy o jedzenie, ten też pi... Co, macie jakieś studia muzyczne, czy o co chodzi tu? Mateusz piłuje. Jerzy piłuje. I dalej chodzicie w kurtkach, mimo że jest włączony termostat. No to jest w ogóle świetne. Wow! Jaka ładna maskotka! Chodź tu! No. A co ty, przepraszam, chcesz odcinać tą jedną warstwę śniegu tu? Homart Hubert, świetnie. Już ogarnąłeś się, trzeba by coś zjeść, a co ty zjesz? Aha, i będzie do budki, nie no, bez sensu w ogóle. To na szybko sobie coś zjedz. Z szynką i serem, o. W sumie już tak bardzo pan Jerzy nie piłuje. Czekajcie, zobaczę na kampus, co tam się w ogóle dzieje. O, tam coś jest, faktycznie. To jest takie sylwestrowe party. To myślę, że możemy tu się wybrać. Przy okazji mu się zabawa napełni. Ale najpierw może to...
O, wyczyść posąg, żeby był... Dlaczego oni go tak bezczelnie po... Ale chamidła prostackie, słuchajcie. Powrócili nasz posąg, naszego uniwerku, a Andes tutaj jest, wiecie, dumnym studentem. On chce bardzo dumnie i godnie reprezentować uczelnię. Czy ty tak długo jeszcze, mi się wydaje? No chodźże, chodź, już biegnie. Biegnie, biegnie. A czemu też się ubrał w taki... Boże, halo, gdzie ja jestem? No, na dół chcę. Wyczyść. I coś jeszcze? O! No możesz tą kanapkę z szynką w sumie dać. Skoro masz, to daj. O, akademicki sukces, słuchajcie, będzie mnie prosić. Tego jeszcze nie było. No, ładnie proszę wyczyścić teraz. W ogóle mógłbyś się przebrać? Zmień strój. Chyba, że to jest twój też zimowy. No to wtedy się nie będę czepiał. Nie widzę. Zakryłeś mi całą swoją kolekcję. No. No i to nie jest twój zimowy. Oszuł się ty. Przebieraj się. Dziękuję. W sumie jak Sylwester... Przyjazne. Wesołe zapoznanie. Dzień dobry. Czątkini koła animatorów. O, proszę. Ale ona była na siłowni chyba z Andetem przed chwilką. To ja też widzę, że ona podróżuje, słuchajcie, nieźle. W prawo, w lewo, wszędzie. Poznałeś więcej osób? Ja chcę, żebyś tu miał więcej znajomych, a nie tylko taką garstkę. Oprócz ekipy to garstka osób. No zobaczcie, jakaś Barbara, jakaś ktoś tam. A żadnych innych osób nie zna. No to jest akurat przykre. Czemu ci zabawa nie rośnie? Weź pukaj tam. O. Boże, ten... To jest jakiś... To jest homar. Dobra, no przestań się gibać tak. Przyjazne, zabawne. Powiedz, co tam zdwali. Odległa kraina. A nie mogę się do was dołączyć? Ja też chcę. I ja chcę w Sokponga. A co ty świętujesz? Mele, peta. No jak w toku? Aha. No dobra, to ale mamy tutaj Dzień Akademickiego Ducha. Bardzo ładnie, zobaczcie. Andes się integruje. Z pierwszym rokiem, bo nie wiem, czy oni byli wcześniej na studiach. Andes teraz będzie wcześniej na drugim roku. Także bardzo ładnie. Chyba nie lubią Huberta. Naprawdę? No widzisz, zagraj w Sokponga. Tylko... Mam, ale ty jakoś tak dziwnie grasz. O, dobra. Mam nadzieję, że wygrasz. Ha, piękny, perfekcyjny rzut, moi drodzy. Pij, panie... Panie jak? O Jezu, hałeja. Panie Mete. Nie wiem, kto to w ogóle ich nazywa, halo? Nie trafiłeś? Pewnie jesteś nowy, chociaż nie, bo on jest, jest członkiem koła animatorów, więc... Nie może być nowy. Natomiast słuchajcie, Andes ma wiedzę, jak rozegrać idealną partię w Sokponga. Festiwal miłości, to trzeba do Penny się udać. I teraz pewnie on trafi. A jednak, widzisz? I musisz jednak się uklać tu. O Boże, to mamy jedzonko. Pani! Co pani zamyka budę? Halo? Ej, no bezczelna, zobaczcie. Dopiero co się przysza... Wracaj, babo, na swoją stanowisko pracy. My jesteśmy głodni. A gdzie Sokpong? Aha, wszystko mi zabrało, bo to był dzień studencki. Ale lipa. Ładnie jest przystrojony. Chociaż nie wiem, czy to jest przystrojenie, czy to jest znowu jakieś coś. Dobra, to w takim razie jedziemy do Penny. Tylko ja się boję, że jeżeli on tam pojedzie, bo tam jest, słuchajcie, jako aktywna rodzina też. No podróżuj. Ja muszę Czesia odwiedzić, nie mogę tak. Ja już za nim się tęskniłem, ja za papusiem moim płaczę całe dnie i noce i tyle.
Zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli ewentualnie wrócić, bo jeżeli nie i znowu coś teraz sknocę, to po prostu będę płakał. Bardzo mocno i długo. No wysiadaj z tego busa i idź do tej windy już, no ile można czekać? Panie Andec! Dobra, jestem na studiach w takim razie. A ten co? Aha, współlokator, dobrze. Jezu, żebym do własnego mieszkania musiał pukać? No chyba za... To są jakieś kpiny. Papuś mój! Mój papusiu. O. Proszę wejść. No dzień dobry, kochana moja. Nie, najpierw Czesiem. Ale Czesie robi kup... Nie, to nie, to jednak z peny. Romantyczne. Flirtuj. Bo przecież zaraz będziesz mnie już nie kochała i zaraz jeszcze mnie zostawisz. Bez... A gdzie jest nasze Bobo? Tu jest nasze Bobo! Zobaczę moje dziecko! Czemu się nazywa Artur Pizza? Słucham. Podrzucaj, przytul, rozmawiaj, gawosz. Czy mój papuś ma co jeść? Ma co jeść. Masz szczęście, kobieto, bo już bym cię z tych czarnych, znaczy brązowych włosów bym cię na blond przefarbował. Bezczelnie. Tak, tak, kochacie się na życie, ale idź do dziecka, Andec. O, rumba jeszcze pojechała. A teraz w ogóle sobie drzemkę walnął. Co za karkamel bezczelny. O, i mamy pierwsze umiejętności, punkt wychowawczych. Powiedziałem to nie po polsku, ale nieważne. Pierwszy punkt umiejętności wychowawczych, może w ten sposób? Jest bardzo głodny, no to już się karmimy, cichutko, karm z butelki. Dlaczego go nie karmisz, ty peny, ty? Nakarm, że go szybciej, no przecież za chwilę ci go zabiorą i tyle będzie. O. Jeszcze go pokołyszysz i zmienisz mi brudną pieluszkę. No. I cacy. Teraz papusiu. Chodź, chodź moja myszeczko do mnie. Przyjazne. Pogłaszcz. Przyjazne pocałuj. Przyjazne baw się wskaźnikiem. Opowiedz historię. Ja chcę przysmak dać. Przytul. O, Adzi wychodzi. Pa! Gdzie idziesz? Poszła. Nie, czekajcie, stanęła. Ma, halo? O, no, moje papusie, proszę nie uciekać ode mnie. Kochane kocie, czekajcie, ile mamy z nim? No, ja muszę mieć coś na maksa. Ja tutaj pamiętam, kochanie moje. No, cicho tam, cicho, Andec. O, wyjątkową wieś zróbcie, tak. O. Przyjazne, czekajcie. O, dobry przyjaciel, tak, chodź, chodź, chodź. Moje. Co to oznacza teraz? Mocna więź opiera się na wzajemnym zaufaniu i wspaniałych wspomnieniach. O moje kocie. Pogłaszczemy cię jeszcze. Damy ci przysmaczek oczywiście też. O. No dobra, przydałoby się też dzieciątkiem zająć. W ogóle zobaczcie, że oni to tak... Nawet się nie przyjęli tym, że Andec przyjechał w odwiedziny. W ogóle. W ogóle. W ogóle. Może wypadałoby się z nią pobrać też? Weź cichy ślub. Bo ja już nie wiem. Bo szczerze mnie zostawi, zabierze mi dziecko. Bo to jest pizza, słuchajcie, ona jest nieprzewidywalna. W sumie to mógłbyś wziąć sobie jeszcze prysznic, skoro jesteś u siebie. Weź prysznic. O, i Barbara z tym konsumentem. No tak, no ona się stęskniła, Andrzej się stęsknił. To trzeba uczcić ten jakże cudowny związek oświadczynowy. Wykąp się, żebyś nie śmierdział jej. A ciekawe, czy na przykład możesz spać u siebie, czy nie? O nie, czekajcie. A nie mogę tego naprawić, bo jakby nie jestem u siebie. W sensie, wiecie o co chodzi, jestem w akademiku, na wygnaniu, na wyjeździe. O mój Boże!
są w innej rzeczywistości teraz. No tak, tak bywa też. Co poradzić, moi drodzy, co poradzić? No, nic nie poradzimy. Jezus. To z okazji Sylwestra, czy z okazji czego? Gdzie to się odlicza? O. Skończy tam te swoje kocie ruchy, proszę odliczać do Sylwestra, bo będziemy mieć za chwilkę nowy rok. Chop, chop, zapraszam. On jest śpiący, ale myślę, że możemy tutaj chyba się przekimać, słuchajcie, tak mi się wydaje. No bo bez sensu siedzieć w akademiku, kiedy i tak nie mamy na razie zajęć. No i wrócili z kosmosu. Odliczamy razem, zapraszam. Proszę odliczyć tu. Shashubi. Mhm. Nie chcę, że ona idzie spać. Jezu, jaka emerytura wjeżdża, po prostu to jest tragedia. Jestem koku do tego łoża. No trudno. Ale dlaczego Artur? Dlaczego Artur? To nie rozumiem. No ale już będzie, no skoro Penny wybrała imię, to niech już jej będzie. Nic z tym nie zrobimy, moi drodzy. Odliczasz? Jej! Nowy Jork! Nowy Jork! Pytanie jest takie, czy ty wyleziesz do łóżka? Czy ona ci powie, że nara? Nie możesz tego zrobić, bo coś u siebie. No i masz szczęście, kobieta. Bo już by Andec był rozgniewany. Aha, on z nami w ogóle to jest... No w sumie to tak się robi, słuchajcie, że się przywozi kolegę ze studiów czasem. Albo znajomych, albo znajome. Tak, tak, słuchajcie, bywa w życiu. Festiwal, a tam festiwale, my tu mamy Sylwestry, my tu mamy nasze pierwsze radości i smutki po pierwszym roku studiów, no bo w sumie to chyba są jakby lata studiów, nie? Jakby tak to oddzielić, powiedzmy, no. Teraz będziemy mieć znowu 3 punkty, czyli no na 4 podzielimy to sobie, słuchajcie, ja myślę, że po 3 kursy to będzie idealnie. Tylko pytanie jest takie, czy, no bo 20, ja nie wiem, czy mi wystarczy w ogóle życia na te kursy tutaj, na tym uniwersytecie, słuchajcie. Ostatnio złapałem się na tym, że cały czas mówię słuchajcie, słuchajcie i słuchajcie i słuchajcie i słuchajcie i a idź mi z tym Sylwestrem. Więc nie wiem, co mi się dzieje. Także słuchajcie, moi drodzy. Aha, on już się wyspał, dobrze, ona też się wyspała. Aha, ja też się wyspałem, oczywiście, no. Dobra, skorzystamy tu. Ja myślę, że możemy to naprawić i niech ma, bo ona przecież sobie sama nie poradzi. Masz jakieś resztki w lodówce, kochana moja? Nie masz żadnych resztek? Chyba sobie, że mnie kpisz teraz. Jakiś tort hamburgerowy, no to zjedz to. Nie wiem skąd, czy to Andes go robił, czy to kto to go robił. Czekajcie, kto go robił? No tak, no to Andes. To jeszcze masz po Andesu jedzenie. Jesus. To ty jesz jak taki mały skowro? Gdzie ona jest? Halo? Pizza? No, ona gdzieś poszła o trzeciej w nocy, słuchajcie. O, no i słuchajcie, no. Słuchajcie. Napraw jej, że ten kran wróciła. A, i jeszcze te części pod tym prysznicem. Super. Zajmiesz się dzieckiem? Halo, Penny. Jedz. Andes, jedz. Proszę cię, zjedz ten tort. A, tylko tyle? Jaką ona ma tutaj biedę, kiedy nas nie ma? Posprzątaj wszystkie ładne talerzyki do zmywareczki, cyk. Zajmujesz się dzieciątkiem? No, zajmujesz się. I zobaczcie, Andes wróci do domku, to już będzie dzieciątko troszeczkę starsze, idealnie, bo ta faza tego niemowlaka to jest po prostu, no, to jest masakra. Wiesz co, weź jej coś ugotuj, gotuj, zrób, żeby coś miała, że to jest lebioda jakaś. Zrób klopsy po włosku na przyjęcie, niech ma i niech się cieszy. No, a ja myślę, moi drodzy, że będziemy sobie powoli kończyć, dlatego też, że dzisiaj jest Wigilia, więc też pewnie nie będziecie mieć czasu aż tyle, żeby obejrzeć cały odcinek, więc pewnie też go zobaczycie na ratach. W ratach.
Jak możesz tak zachować? No nie, nie, jesteś bezczelna teraz, w tym momencie uspokój się, bo jestem u siebie i za chwilę cię wygonię i się tyle skończy twoja... Przestaniesz? To jest mój dom. I sobie tego nie życzę. Także moi drodzy, lowki, kiski, besoski, mam nadzieję, że odcinek obejrzy się i tak do końca, mimo Wigilii. I jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Zdrowych, pogodnych, ciepłych, przejedzonych. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!